komfortowe mieszkania w najwyższym punkcie Kalisza z najczystszym powietrzem. Osiedle Wzgórza Kalisza to mieszkania o zróżnicowanych metrażach, układach pomieszczeń w nowoczesnym obiekcie. Jedno, dwu i trzypokojowe z ponadprzeciętnie dużymi balkonami i tarasami, piwnicami w cenie lokalu. Bogata oferta obejmuje lokale w stanie deweloperskim, jak i wykończone pod klucz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Ociepl swój dom na zimę. Tylko teraz super promocja. Wełna Klimoul, grubość 10 cm, cena 7,90 za metr kwadratowy. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Leczy bóle i nerwice, łagodzi kontuzje, zapobiega celulitowi i odmładza. Daje doskonałe rezultaty w leczeniu schorzeń reumatologicznych, zapalenia stawów, schorzeń neurologicznych. Odtruwa organizm i odchudza. Łagodzi objawy klimakterium. Terapia zimnem to eliksir młodości. Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk w Kaliszu od 12 marca będzie świadczyć usługi krioterapii ogólnoustrojowej. Zabiegi w kriokomorze dostępne bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem od lekarza specjalisty lub prywatnie. Ruszyła rejestracja pod numerem telefonu 62 501 24 34 w godzinach 8-17.30 lub osobiście. Medyk, ulica Zagorzynek 34. Promocja walentynkowa w sklepie Jubiler Monika. Biżuterię złotą i srebrną kupisz nawet za połowę ceny, a złote i srebrne celebrytki o 30% taniej. Dla zakochanych obrączki ślubne już od 590 zł za parę. Przy zakupie panna młoda dostanie złoty pierścionek zupełnie za darmo, a złote kolczyki kupi za złotówkę. Zapraszamy! Jubiler Monika w Galerii Carrefour. Od ponad 35 lat firma budowlana Antczak realizuje w rejonie Kalisza wysokiej klasy osiedla mieszkaniowe. Stawiamy na nowoczesny design, funkcjonalne układy powierzchni i najlepsze materiały. Botaniczna House to propozycja dla tych, którzy marzą o domu jednorodzinnym, ale nie chcą tracić czasu na formalności i nadzorowanie budowy. Panorama Park 2 w Kościelnej Wsi to z kolei mieszkania z ogródkami lub przestronnymi tarasami w eleganckich, kameralnych budynkach. Nowy Korczak kusi lokalizacją i modernistyczną architekturą. Osiedle w ścisłym centrum miasta to oferta dla ceniących komfort życia i dostępność usług. Skontaktuj się z naszym biurem sprzedaży. Pomożemy Ci znaleźć Twoje miejsce. Jest środa, 21 lutego. Agnieszka Gierz, witam i zapraszam na magazyn miejski. Zaczynamy tradycyjnie od skrótu najistotniejszych informacji. W końcu będą zniżki dla Kaliszan. Warunek: musisz płacić tu podatki. Miasto służy szerokiej społeczności ludzi, ale niestety opłaty ponoszą mieszkańcy miasta. Wypadek na Dobrzecu. Fiat wypadł z drogi. Steinway w Filharmonii. Jest to bardzo dobry egzemplarz fortepianu, który przyjechał do nas z zagranicy. Stał tam w renomowanym studiu koncertowym. Mieszkasz w Kaliszu i tu płacisz podatki? Należą Ci się za to ulgi na komunikację miejską, zniżki do publicznych obiektów sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych. Kaliska Karta Mieszkańca. Taki pomysł na zatrzymanie, zwłaszcza młodych ludzi w Kaliszu, mają władze miasta. Realizacja tej inicjatywy zajmuje już ponad rok. Kiedy doczekamy się finału? Już na najbliższych sesjach radni rozpoczną procedowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu Kaliska Karta Mieszkańca. O kartę będą mogli ubiegać się mieszkańcy Kalisza płacący podatki w pierwszym urzędzie skarbowym w Kaliszu. Dzięki niej skorzystają wraz z najbliższą rodziną z rozmaitych ulg, w tym biletów komunikacji miejskiej, opłat za parkowanie, udziału w imprezach sportowych, kulturalnych i innych zawartych w miejskim kalendarzu. Wydaje nam się, że będzie to bardzo atrakcyjne dla naszych mieszkańców, zarówno kwestie naszych instytucji kulturalnych, biletów sportowych, ale również komunikacji miejskiej.
I chcielibyśmy, i ja zaproponuję to naszym radnym, żeby to jeszcze w marcu zostało przyjęte, więc tak de facto będą mogli niezwłocznie, bo jeszcze tej wiosny mieszkańcy zacząć korzystać. Miasto zachęca również do współpracy. Przy tym projekcie kaliskie firmy i wszystkie organizacje pozarządowe mogłyby one oferować ulgi dla mieszkańców w zakresie swojej działalności. Groźnie wyglądające zdarzenie na ulicy Armii Krajowej. Dziś po 12:00 kierujący osobowym Fiatem nagle zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło przed 13:00 na wysokości Biedronki przy Armii Krajowej. 42-letni mężczyzna zjechał z drogi, ściął drzewo i uderzył w znajdującą się na przystanku autobusowym składowaną kostkę brukową. Kierowca prawdopodobnie zasłabł za kierownicą i stracił panowanie nad pojazdem. Na szczęście w tym miejscu nikogo nie było, ale obok przechodziło wielu pieszych, w tym matki z dziećmi. Kaliszanka w podeszłym wieku kolejną ofiarą oszustów. Kobieta, myśląc, że pomaga wnukowi, który rzekomo miał wypadek, przekazała nieznajomemu mężczyźnie gotówkę w obcej walucie i biżuterię. Fałszywy wnuczek zadzwonił do Kaliszanki w poniedziałek 19 lutego wieczorem. Przekonał 74-letnią mieszkankę Alei Wojska Polskiego, że miał wypadek i potrzebuje pilnej pożyczki. Po chwili do rozmowy włączył się rzekomy policjant, który potwierdził, że potrzebne są pieniądze na zadośćuczynienie. Kobieta zgromadziła wszystko, co miała w mieszkaniu, euro, dolary i biżuterię, po czym oddała to nieznajomemu mężczyźnie. O tym, że padła ofiarą oszustwa, Kaliszanka dowiedziała się po kontakcie z rodziną. Ta zaprzeczyła, jakoby wnuk miał wypadek, i zawiozła kobietę na policję. Nie wiadomo, na jaką kwotę obłowili się przestępcy. Poszkodowana nie potrafiła określić wartości przekazanego im majątku. Własny kandydat na prezydenta miasta Kalisza? Nowoczesna nie wyklucza takiego scenariusza, podobnie jak wystawienia własnej listy do Rady Miejskiej. Jednak na razie trwają rozmowy z partiami oraz stowarzyszeniami, z którymi jedno z najmłodszych ugrupowań na politycznej mapie kraju widzi możliwość stworzenia koalicji. Rozmowy trwają na szczeblu krajowym. Nowoczesna pertraktuje z Platformą Obywatelską, m.in. w zakresie tworzenia list do sejmików. Jednak te ustalenia nie będą wiążące przy wystawianiu kandydatów na prezydentów miast czy listach na niższych szczeblach samorządów miast, gmin i powiatów. Na dzień dzisiejszy również będziemy z tego co widzimy wystawiać swojego kandydata, chyba że nastąpi jakieś podpisanie umowy koalicyjnej czy porozumienia pomiędzy stronami, wtedy będziemy na bieżąco podejmować decyzje. Natomiast na dzień dzisiejszy będziemy wystawiać swojego kandydata na prezydenta. Z wyłączeniem Prawa i Sprawiedliwości. Umowa koalicyjna jest konstruowana. Za rozmowę odpowiada poseł Adam Szłapka. Szczegóły Nowoczesna zdradzi wiosną. Wyprzedzał ciąg pojazdów, nie zważając na zbliżające się sprzeciwka auta. Gdyby inni nie ustąpili mu miejsca, bez wątpienia doszłoby do tragicznego wypadku. Niestety na tej trasie do takich sytuacji dochodzi bardzo często. Mowa o drodze krajowej nr 25 między Kaliszem a Ostrowem Wielkopolskim. Materiał nagrał nasz czytelnik Marcin na obwodnicy Nowych Skalmierzyc. Wczoraj rano kaliszanin jechał w kierunku Ostrowa. Kierowca czarnego Audi na kaliskich numerach wyprzedza ciąg pojazdów, nie zważając na innych, powodując ogromne zagrożenie. Kierowca Audi jedzie wprost na sznur samochodów sprzeciwka. Kierowcy muszą mu zjeżdżać z drogi, by uniknąć zderzenia. Efekt tak szaleńczej jazdy? Spotkaliśmy się na światłach w Ostrowie w tym samym czasie i o tej samej porze. To kolejny kierowca, któremu wydaje się, że pobocza są od tego, aby inni zjeżdżali mu z drogi. Podsumowuje zachowanie pirata autor nagrania. Jeden samochód spłonął, drugi uległ częściowemu spaleniu. Do tej sytuacji doszło wczoraj w jednym z komisów samochodowych. Według świadków auto stanęło w płomieniach, gdy oglądali je potencjalni klienci. Niecodzienna sytuacja miała miejsce wczoraj w południe przy ulicy Pokrzywnickiej w Szałym. Z relacji świadków wynika, że samochód Citroen Xare Picasso oglądali potencjalni klienci, gdy nagle zaczął się palić. Na miejsce wezwano 3 zastępy straży. Spaleniu uległ jeden z samochodów, natomiast drugi nadpaleniu. Wstępne straty oszacowano na 5000 zł. Na razie nie jest znana przyczyna pożaru. Można powiedzieć, że Citroen aż palił się do jazdy.
Filharmonia Kaliska ma wreszcie własny fortepian dobrej jakości. Instrument zakupiono pod koniec grudnia minionego roku, ale okazją do jego oficjalnej prezentacji był niedawny koncert z udziałem Leszka Możdżera. Fortepian firmy Steinway przyjechał z zagranicy, z jednego z renomowanych studiów nagraniowych. To bardzo dobry egzemplarz, podkreślił na konferencji prasowej dyrektor Adam Klocek, a jego opinię potwierdził solista. Filharmonia, przypomnijmy, już dawno miała kupić dzięki ministerialnej dotacji fortepian od jednej z firm kaliskich, ale ostatecznie okazało się, że ma on dość dużo elementów nieoryginalnych. Dyrektor Adam Klocek raz jeszcze podkreśla, zaprzeczając nieścisłościom, jakie pojawiły się w materiale TVN, że do zakupu nie doszło. Oczywiście nie zapłaciliśmy za ten fortepian, także informacja, że jakoby Filharmonia Kaliska kupiła tamten instrument, to jest skrót myślowy, który jakby w fałszywym świetle stawia całą naszą czujność i tą transakcję, do której nie doszło w końcu. Sprawę tamtego nieszczęsnego fortepianu bada policja i prokuratura, a nowy cieszy już oczy i uszy melomanów. Swoistej inauguracji jego koncertowego żywota w naszym mieście dokonał Leszek Możdżer, który chwalił fortepian, ale podkreślił, że na pełne poznanie instrumentu potrzeba znacznie więcej czasu. Pierwsze wrażenie robił bardzo dobre. I cieszę się, że taki instrument jest i cieszę mnie, że policja i prokuratura zajmie się sprawami podstrunnicy, strojnicy, mostków, dna rezonansowego, politury, klawiatury. I nawet nóg jeszcze. Nogi właśnie, bo to pierwszy chyba sygnał był taki, że były źle dobrane nogi do tego modelu. Nie? Proszę Państwa, branżowo się na to mówi przeszczep po prostu. Skupienie części konferencji na sprawach instrumentów zaowocowało także wyznaniem Leszka Możdżera, że niezwykle ceni sobie kaliską tradycję fortepian mistrzowską i to właśnie tutaj najczęściej robi zakupy. Tylko w Kaliszu istnieje supermarket z częściami fortepianowymi, w którym można przejść się z koszykiem pomiędzy regałami i dostać wszystkie części, od baryłek przez filc, po zawiasy i podpórki. Świat, który jest fascynujący i właśnie świat fortepian mistrzów, to jest coś, co mi się najbardziej z Kaliszem kojarzy. Pomijam jeszcze ten kultowy właściwie festiwal pianistów jazzowych, który dla każdego pianisty w Polsce jest już marką taką samą w sobie. No ale jeżeli mówimy o świecie fortepianu, to trzeba mówić o Kaliszu, bo to jest stolica chyba europejskiej, to jest europejskie centrum renowacji fortepianów i tutaj ludzie się na tym znają. Leszek Możdżer, jak się okazuje, jest w stałym kontakcie z kilkoma pracowniami renowacji fortepianów w naszym regionie, którym oddaje do remontu swoje instrumenty. Wśród nich jest najprawdopodobniej jedyny w Europie ulubiony Steinway D, w którym zastosowano dzięki fachowości Piano Studio Ryszarda Mariańskiego strój 432. Herce. Od wczoraj ktoś, kto zagrał w mini lotto w Kaliszu, jest już bogatszy o 151 tysięcy złotych. Piątkę trafił jeszcze jeden gracz, dlatego maksymalną kwotę 300 tysięcy złotych podzielono na dwie równe części. Wygrana padła we wtorek. Szczęśliwe okazały się liczby 10, 19, 21, 32 i 36. Piątkę trafiło dwóch graczy. Jeden z nich zakupił w kolekturze w Kaliszu, drugi w Dębicy w województwie podkarpackim. Wcześniej duża wygrana w tej grze w naszym mieście miała miejsce w maju 2016 roku. Kaliszanin zgarnął wówczas 121 tysięcy złotych. W 2012 roku kolejny szczęściarz wzbogacił się o 119 tysięcy. Z kolei w sierpniu 2015 w Zbiersku w gminie Stawiszyn gracz trafnie wytypował 5 liczb wartych 102 tysiące. Pojedynczy zakład mini lotto kosztuje złoty 25, a gra się nawet o 300 tysięcy złotych. Na blankiecie należy zaznaczyć 5 z 42 liczb. Szczęśliwiec będzie musiał oddać fiskusowi 10% wygranej. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Dziś wieczorem zachmurzenie całkowite, minus 3 stopnie na termometrach, na barometrach 1008 hektopaskali, wiatr umiarkowany. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni poniżej zera. Czwartkowy poranek mroźny, słupki rtęci wskażą minus 7 stopni, w ciągu dnia maksymalnie minus 2. Będzie pochmurno, wiatr słaby, ciśnienie na stabilnym poziomie 1008 hektopaskali.